Razem, które oczywiście mówiły o Łowiczu i które dzisiaj przez cały dzień będą mówić o Łowiczu. W ogóle całe Radio Z będzie dzisiaj przez cały dzień mówić o Łowiczu, dlatego że właśnie tutaj, właśnie w waszym pięknym mieście, moi drodzy, rozpoczynamy siódmą wielką trasę śniadaniową Radia Z Anno Domini 2024 i nie przez przypadek, słuchajcie, siódmą trasę śniadaniową Radia Z rozpoczynamy właśnie 7 września. Dzień dobry bardzo, moi drodzy, Kuba Kojo-Dolszewski, Radio Z i Tomek Styrna. Witamy was bardzo serdecznie. Kochani, weekendowo śniadania wydajemy troszkę później. Minęła godzina 11, więc zaczynamy. Niezależnie od tego, czy wy przyszliście do nas z pustymi brzuszkami, czy na drugie śniadanie, na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Ponieważ jesteśmy w Łowiczu, no to oczywiście nie może zabraknąć mlecznych śniadań i czegoś na słodko, ale oczywiście coś dla tych, którzy wolą na przykład iść w stronę diety keto, prawda, Domek? Też mamy, bo jest z nami food truck Sokołowa. Ale oczywiście, moi drodzy, te kalorie będziemy chcieli również spalić na waszym pięknym rynku, pod tym pięknym słońcem, pod tym pięknym niebem dzisiaj. Będziemy mieli dla was mnóstwo konkursów, aktywności, nagród i to wszystko do godziny 14. Oczywiście, tutaj gorące blaty rozgrzane, dobry idą. Śmiewana się ubija, tosy się grzeją i te podogi. Będzie pysznie, będzie wspaniale i na sportowo. Bardzo serdecznie witamy. Kochani, kolejka się ustawiła, ale spokojnie. Ona się rozładuje, moi drodzy. Po drodze będzie szybko, po trzecie warto w niej stać. A my w międzyczasie będziemy was zachęcać do różnych innych aktywności, moi drodzy, które trochę was z tych kolejek, mam nadzieję, odciągną na chwilę. Właśnie, tak było gorąco. Do testu warsztatów kulinarnych przystąpią. Mówię, planujemy je na 11.30, a to już tam jest na 20 minut. No właśnie, Miku, a co my dziś wspaniałego będziemy spróbować naszego? Może pokazywacie naszego? Ale prosimy o coś takiego cieszego, typowego, regionalnego. Pan burmistrz się przygotował, podobno niesamowicie, więc może nas zacząć na was. Dodamy od... Dobra, okej. A my się wypieśmy, mówię, co to deko. Więc tak, mamy grecki, stanowę w łowicku z tym. Jest to najlepiej nowy model kasek greckiego, podamy się z tym pokra, no bo uszczerzono, bo tam już na zimno. Pyszny. Wspaniale. A pani co wybiera? Co zarzą, co będzie? Dobrze. Są gofry po łowicku, moi drodzy, z serkiem mascarpone i różnymi sosami do tego. Są dla słyszy po łowicku i kopii. Myśl, kto to jest ta sprawa? Dobrze, tutaj. Jak ktoś powie, ja bym ryzykował, bo i tak wszystkie rzeczy są bardzo dobre. Moi drodzy, już za 10 z mistrzem kuchni Mirosławem Czartogórskim, moi drodzy, który z wykorzystaniem naszych produktów od naszych wspaniałych partnerów wyczaruje tutaj niezwykłe pyszności oczywiście. Brawo dla nich! Para chłopcy, para, ja se grać kozała, dałam grosik muzyce, będę tańcowała.
sobie gwarą, bo żebyście wiedzieli, księdzoki nie gęsi też swoją gwarę mają, to ją używają. Górole mają jako wymocie swoją gwarą. Kaszubi nawet językiem nazwały, a przecież my księdzoki co? Nie gorsze. Ja jestem bardzo ciekaw, bo Kaszubów to się zrozumieć nie dał całkiem. Ona to tak zimy. Góry doły, przyjeżdż tej ta dołowica, nos żurek jest gotowy. Moi drodzy, zapraszamy serdecznie. Można się częstować, podejdź się bliżej. Kto ma ochotę na żureczek? A w łowicu do meduzę łowi całki tej peruzę. Łowi całki jak worginie, ta łowica się łozynie. Bardzo proszę, grą samego pana burmistrza. Treściwy, wspaniały, z grzybami. Zapraszamy Cię chyba, działaj. Mistrzu, piękne kwiaty nie tylko na pańskich mankietach i na pańskim kołnierzu. Tak, był taniec, było jedzenie, teraz wielkie podziękowanie dla pani dyrektor, ale też i dla pani prezes Łowickiej Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej za to, że razem z Radiem Z taki event tutaj został zorganizowany. Myślę, że to jest kolejny krok dobrej współpracy i że ta współpraca będzie kwitnąć, tak jak ten bukiet kwiatów. Także na ręce pani dyrektor kwiaty. Bardzo dziękuję za wspólnego towarzystwa. Bardzo dziękujemy i brawa dla pani dyrektor, moi drodzy, która dba również o to i dzięki której Łowicz jest tak znany w całej Polsce. Dziękujemy bardzo. Wspólnie podziękować słuchaj Mirkowi za wspólne gotowanie. To była naprawdę przyjemność. Dziękujemy bardzo. Wielkie brawa. Krzywdy nie zrobić. Dobrze. W tej chwili mamy rozkrok szeroki, tak? I skłon do lewej, prawej nogi. Dobrze. Bardzo ładnie. Chłopaki są wysportowane. W końcu tutaj. No jest ciepło, jest gorąco teraz. Więc moja miła Kaś. Czasem nasza playlista dalej. Uwaga, jak masz na imię?
Bartek oraz Max. No i jakaś dziewczyna by się nam przydała. O, mamy. Chodź z mamą raz. Okay, amerykański. Wszyscy. Proszę bardzo. A my zrobimy bardzo, czy nauczymy, na pewno mamy przepis. Nie musimy się zastanawiać. Proponuję, żebyśmy się podzielili na dwa stoliki. A co będziemy potrzebować? Śmietana z Łowicza i owoce do dekoracji z okolic Łowicza.